Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia Roberta i Claire Pirnok. Sprawa z 1987 roku, czyli sprzed kilkudziesięciu lat, tak jak prosiliście. A teraz zapraszam do słuchania. Zawsze staram się na samym początku opowiedzieć coś na temat dzieciństwa osób, o których powstają te podcasty, żeby zrozumieć ich historię. W końcu każda z tych osób przeżyła w życiu lepsze i gorsze momenty, miała bagaż doświadczeń, który ukształtował jej charakter. Na temat pochodzenia Roberta Pirnoka nie wiadomo prawie nic. Przejrzałam rejestry dostępne w internecie i właściwie można tylko odkopać informację, że Robert urodził się w 1937 lub 38 roku w dzielnicy Los Angeles o nazwie Tarzana. Nie ma nic na temat jego rodziców, zupełnie nic, ani w rejestrach, ani w wywiadach. Czasami można znaleźć wzmianki w dokumentach sądowych, kiedy na przykład rodzina jest obecna podczas rozprawy, czy któryś z członków rodziny jest powoływany na świadka, ale w tym przypadku niczego takiego nie znalazłam. Więc Robert jest tajemniczą postacią i najwięcej można powiedzieć o nim przez pryzmat tego, jakim był sąsiadem, ojcem i mężem. Robert mieszkał w Tarzana, w zachodniej części Los Angeles. Ta dzielnica została tak nazwana na cześć autora serii książek o Tarzanie. W samym Los Angeles mieszkało w tamtych latach prawie 3 miliony mieszkańców. W tamtych latach miasto przeżywało gwałtowny rozwój. Rozrastały się dzielnice w Dolinie San Fernando, powstawały nowe korporacje, niektóre firmy przenosiły siedziby do Los Angeles. Poza tym rozkwitał przemysł filmowy. Wiele młodych osób chciało zamieszkać w Los Angeles, aby rozwijać karierę, odnieść sukces i zarobić fortunę. Dla wielu nie istniało lepsze miejsce do życia. Na ulicach można było spotkać młodych, pięknych i może wkrótce bogatych ludzi. Temperatury w zimę spadały do kilkunastu stopni Celsjusza, organizowano przyjęcia nad basenem, na których można było popijać drinki pod palmą. Na jednej z takich imprez Robert poznał swoją przyszłą żonę. Przyjęcie organizował ich wspólny znajomy. Miał miejsce w 1966. Robert był niespełna 30-letnim mężczyzną i pracował jako elektrotechnik. Wspinał się po szczeblach kariery. Praca w małej firmie nie była czymś, co go zadowalało. Był głodny sukcesu. Chciał osiągnąć więcej, chciał być zauważony. Claire, którą poznał na tym przyjęciu, przyjechała parę miesięcy wcześniej do Stanów Zjednoczonych. O jej pochodzeniu wiadomo na pewno więcej. Claire Bernier urodziła się w listopadzie 1941 roku w Saint-Auber, niewielkim, urokliwym mieście, 100 kilometrów od Quebecu, jednego z większych miast w Kanadzie. Była najstarszym dzieckiem. Jej rodzice, Joseph i Marie, mieli łącznie pięcioro dzieci. Claire była ich jedyną córką. Po niej urodzili się Laurent, Yvonne, Jean-Marc i Claude. Kiedy Claire miała 17 lat, jej matka zmarła. Ojciec został sam z piątką dzieci. Najmłodszy syn miał wtedy cztery lata. Niedługo później Claire ukończyła szkołę średnią. Przez parę lat pomagała rodzinie, a w 1966 roku, kiedy miała 25 lat, przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Możemy jedynie domyślać się, dlaczego zdecydowała się na taki krok. Jej rodzina nadal mieszkała w Kanadzie, a ona szukała swojego miejsca na ziemi i trafiła do miasta Aniołów. Na imprezę, na której poznała swojego przyszłego męża, wybrała się z przyjaciółką. W książce na temat tej sprawy, przyjaciółka ma na imię Louis, jest to imię zmienione, ale będę go używać w tym materiale. Zresztą wiele imion zostało zmienionych, a dlaczego? Te tajemnice zdradzę Wam trochę później. Louise była najlepszą przyjaciółką Claire. Była dla niej dużym wsparciem. Claire traktowała ją jak siostrę i była z nią blisko, dlatego że jej rodzina pozostała w Kanadzie i to na nią mogła liczyć, kiedy miała jakiś problem albo chciała z kimś porozmawiać. Louise powie, że Claire od samego początku była zauroczona. Robert zrobił na niej piorunujące wrażenie. Miał w sobie coś, co ją przyciągało. Był czarujący, uroczy, mówił w taki sposób, że chciało się go słuchać. Widać było, że przyciąga do siebie ludzi. Miał magnetyczną osobowość, był charyzmatyczny. Kiedy jeszcze tego samego wieczoru zaprosił Kler na randkę, kobieta była w siódmym niebie. Niedługo później zostali parą. Robert nie zwlekał z oświadczynami. Powtarzał Kler, że jest pewien, że jest tą jedyną i chce z nią spędzić resztę życia. W 1967 roku pobrali się i Claire zamieszkała wraz z Robertem w Hollywood, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic. Miała poczucie, że ma świat u swych stóp. Miała u boku kochającego męża, w Los Angeles czekało na nią dużo możliwości, znalazła znajomych, momentami miała wrażenie, że to wszystko jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Była szaleńczo zakochana w Robercie. Mówiła przyjaciółce, że nigdy wcześniej nie spotykała się z takim mężczyzną. Jej mąż zasypywał ją prezentami, powtarzał jej, że ją kocha, chciał z nią spędzać każdą wolną chwilę. Momentami to ją wręcz przytłaczało, ale cieszyła się, bo czuła, że Robertowi naprawdę zależy. Chciała odwdzięczyć się tym samym, była gotowa zrobić dla niego wszystko. Znajomi uważali ich za szczęśliwą i zgodną parę. Mówili, że widać było uczucie, które ich łączyło. Patrzyli na siebie z miłością i nie mogli się od siebie oderwać. Przyjaciółki Claire zazdrościły jej, bo widziały, że Robert interesuje się wszystkim, co jej dotyczy i też chciały, aby ich partnerzy byli tak zaangażowani. Najwięcej informacji przekazała Louis, przyjaciółka Claire. Znajomi pary oraz ich sąsiedzi. Robert był niezwykle czarującym mężczyzną ale miał w sobie coś niepokojącego, co tylko nieliczni byli w stanie dostrzec. Przypominał drapieżnika, który może w każdej chwili zaatakować. Luis nigdy nie nawiązała bliższego kontaktu z Robertem, pomimo tego, że był mężem jej najbliższej przyjaciółki. Nie mogła mu nic zarzucić, przynajmniej przez pierwsze kilka lat po ślubie. Sprawiał wrażenie otwartego, ale jednocześnie był zdystansowany. Dlatego Luis nie była w stanie się do niego zbliżyć. Robert miał mroczną stronę, którą pokazywał tylko na chwilę, kiedy nikt nie patrzył, aby zaraz znów założyć maskę i udawać idealnego męża. Kiedy zostawał z nią sam na sam, był niemiły, opryskliwy. Zdarzało się, że podczas spotkania ze znajomymi powiedział coś niegrzecznego, ale zawsze potrafił z tego wybrnąć i nikt nie zwracał na to uwagi. Znajomi mogli postrzegać go jako oddanego męża, ale współpracownicy wiedzieli, jaki był naprawdę. Kiedy Robert poznał Claire, pracował jako technik, znał się na komputerach, miał sporą wiedzę i stale uczył się czegoś nowego, przez co był uważany za cennego pracownika. Robert był skupiony na rozwiązywaniu problemów. Z łatwością wychwytywał problemy, potrafił rozłożyć wiele sprzętów na części i je naprawić. Zawsze, gdy coś się psuło w jego domu czy w domu znajomych, to on zajmował się naprawą. Był nieustępliwy i nie za bardzo lubił pracować z ludźmi. Po ślubie dostał pracę w kalifornijskim Departamencie Zasobów Wodnych, gdzie miał przeprowadzać kontrolę różnych obiektów kontrolowanych przez miasto. To znaczy miał sprawdzać pompy, tamy i tym podobne. Opracował system, który miał usprawnić pracę. Ale wraz z upływem czasu Robert zaczął odkrywać kolejne nieprawidłowości. Jego przełożeni narzucali mu, aby odbierał różne obiekty, które nie spełniały wymagań technicznych. W ten sposób osoby pracujące w departamencie prały pieniądze. Pracownicy umawiali się z wykonawcami. Wykonawcy celowo popełniali błędy, przez co po jakimś czasie znów trzeba było zlecić naprawę. Znów zlecano pracę wykonawcom, którzy dzielili się wypłatą z urzędnikami. Robert chciał to zgłosić i został zastraszony przez swoich przełożonych. Że jeśli coś komuś powie, to zginie w nieszczęśliwym wypadku. Robert jeszcze przez jakiś czas pracował w Departamencie, gdzie prawie codziennie kłócił się ze współpracownikami, po czym złożył wypowiedzenie i niedługo później zgłosił sprawę na policję. Sprawę skierowano do sądu i w latach 70. oraz 80. toczył batalie z urzędnikami. Chodziło o miliony dolarów, a w tamtych latach te pieniądze miały zupełnie inną wartość niż mają teraz. Robert pozwał Departament, wykonawców Przełożonych i współpracowników. Wkrótce znalazł pracę w dużej firmie zajmującej się produkcją i sprzedażą urządzeń pirotechnicznych. Firma współpracowała z wojskiem oraz sprzedawała urządzenia wykorzystywane podczas kręcenia filmów. Baza klientów była duża, dlatego że firma działała w mieście, w którym rozwijał się przemysł filmowy. Popyt był duży, co przekładało się na zarobki Roberta. I znowu Współpracownicy i przełożeni będą opowiadać, że Robert był dobrym pracownikiem, miał ścisły umysł, szybko rozwiązywał problemy i był ogólnie dobrym specjalistą, ale jednocześnie był kłótliwy i wpadał w złość, kiedy coś szło nie po jego myśli. Jeśli chodzi o małżeństwo, to w 1969 roku, dwa lata po ślubie, na świat przyszła córka Kler i Roberta. Nadano jej imię Natasza. Natasza, nazywana przez bliskich w skrócie pieszczotliwie Tasza. Była oczkiem w głowie swoich rodziców. Claire zajmowała się domem i poświęciła się wychowywaniu córki. Natomiast jej mąż pracował i zarabiał na tyle dużo, że mogli sobie pozwolić na wygodne życie w dobrej dzielnicy. Ale z czasem Claire i Robert oddalili się od siebie. Trudno powiedzieć, kiedy ich małżeństwo zaczęło się rozpadać, dlatego że wszystkie zmiany były niemal niezauważalne i wszystko działo się na przestrzeni lat. Z perspektywy czasu można było powiedzieć, że pierwsze problemy pojawiły się na początku lat 70., kiedy Robert odkrył, że w Departamencie Zasobów Wodnych urzędnicy piorą pieniądze. Zaczął pozywać swoich przełożonych, nieustannie zbierał materiały świadczące o tym, że pracownicy wyłudzają pieniądze. To stało się jego obsesją. Nachodził swoich byłych współpracowników, nagrywał rozmowy, prowadził dziennik, w którym zapisywał wszystkie swoje obserwacje i podejrzenia. Nie był w stanie myśleć o niczym innym. Często wychodził podczas spotkań ze znajomymi. Opowiadał o tym każdemu, kto był skłonny go wysłuchać. Żył tą sprawą. Powtarzał, że chce sprawiedliwości. Chodziło o miliony dolarów z budżetu miasta. Robert powtarzał, że podatnicy mieszkający w Kalifornii są okradani przez departament i stawiał siebie w roli bohatera. Jego znajomi jednak mieli wrażenie, że Robert chce za wszelką cenę udowodnić, że ma rację, że chce obnażyć swoich byłych współpracowników. Domagał się odszkodowania, musiał ponieść koszty sądowe, co pochłaniało znaczną część jego pensji, ale był zdeterminowany i Claire nie umiała odwieźć go od tego pomysłu. Robert wygrał kilka spraw i na przestrzeni lat 70. i 80. dostał łącznie około 250 tysięcy dolarów odszkodowania, dzięki czemu się wzbogacił. Dla porównania w połowie lat 70. przeciętny Amerykanin zarabiał 10-11 tysięcy dolarów rocznie, a przeciętny dom w Kalifornii kosztował 30-35 tysięcy. Więc za pieniądze z odszkodowania Robert mógłby kupić dom i wieść spokojne dostatnie życie. Zresztą pod koniec lat 70. awansował na stanowisko wiceprezesa w firmie zajmującej się sprzedażą urządzeń pirotechnicznych i sam zarabiał dosyć dużo. Ale to nie pieniądze były jego motywacją. Robert większość pieniędzy z odszkodowania trzymał na koncie bankowym, wydawał je jedynie na prawników i pokrywał koszty sądowe. Kler powiedziała przyjaciółce, że nie ma takiej kwoty i nie będzie takiej ugody, która mogłaby usatysfakcjonować jej męża. Mijały lata. Natasza, córka pary, rosła, a Robert coraz mniej czasu spędzał z rodziną. Nieustannie przeglądał dokumenty sądowe, zbierał materiały i przygotowywał nowe pisma. Wszystko inne przestało się liczyć, zaczął popadać w paranoję tworzył teorie spiskowe, że władze miasta biorą udział w praniu pieniędzy i chcą się go pozbyć, bo wie zbyt dużo. Pozwał nawet swoich byłych współpracowników, twierdząc, że próbowali go zabić. Utrzymywał, że planowali upozorować nieszczęśliwy wypadek i kiedy jeszcze pracował w departamencie, upuścili na niego ciężki przedmiot, co doprowadziło do urazu kręgosłupa. Robert wygrał i tę sprawę. Przyznano mu kolejne odszkodowanie wypłacane co miesiąc do końca życia. Ale to nie był koniec. Claire twierdziła, że Robert wyolbrzymiał sytuację i tak naprawdę nie cierpiał z powodu bólu pleców. Chciał jedynie coś udowodnić. W 1977 roku urodziła się druga córka pary, Tina, imię zmienione. Po jej narodzinach Robert i Claire jeszcze bardziej oddalili się od siebie. Robert spędzał czas w biurze lub w pracy, a Claire siedziała z córkami w domu. Czuła się bardzo samotna. Straciła kontakt z niektórymi znajomymi. Robert zmienił się i inni też to widzieli. Claire starała się go zrozumieć. Przez pierwsze lata ich małżeństwa tłumaczyła się z jego zachowania, próbowała go usprawiedliwiać, ale kiedy większość ich znajomych zerwała z nimi kontakt, zrozumiała, że nie może dłużej go bronić. Powiedziała swojej przyjaciółce Luis, że ta cała sytuacja odbija się na zdrowiu jej męża. Robert miał problemy ze snem, nie mógł zasnąć, bo próbował wymyślić inne sposoby na walkę z urzędnikami. W pracy starał się nie pokazywać po sobie, że coś go trapi, ale po powrocie do domu nie był w stanie dłużej ukrywać swoich emocji i tracił nad sobą panowanie. Mała rzecz była w stanie go wytrącić z równowagi. Początkowo krzyczał, wyzywał Claire i Nataszę, ale z czasem pojawiła się też przemoc fizyczna. Claire starała się unikać męża, tak jak Natasza bała się, kiedy wracał z pracy. Nie wiedziała, czego się spodziewać. Czy w drzwiach pojawi się kochający mąż, który będzie chciał spędzić popołudnie z rodziną, czy sfrustrowany, pełen nienawiści człowiek, który zmieni jej życie w piekło. Robert wyładowywał swoją złość na Claire rzadko stosował przemoc wobec swoich córek. Nieraz dochodziło do szarpaniny, ale sąsiedzi nie wiedzieli lub nie chcieli o tym wiedzieć. Uważali Claire i Roberta oraz ich córki za szczęśliwą rodzinę. Poza Claire i jej mężem jedynie Natasza wiedziała co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, kiedy Robert nie musi udawać dobrego męża i przykładnego pracownika. Wcześniej była bardzo związana z ojcem, widziała w nim swojego bohatera. Ale kiedy zaczęła dojrzewać, zrozumiała, że Robert jest kimś, przed kim ktoś powinien ją chronić. Nawet Louise, najlepsza przyjaciółka Claire, coraz rzadziej odwiedzała ją w domu. Claire zwierzała się jej z problemów w małżeństwie i Louise czuła od razu do Roberta. Nie mogła go znieść, więc przychodziła tylko wtedy, kiedy był w pracy. Widziała, jak traktował Claire. I zanim Tina, młodsza córka pary, zaczęła chodzić do szkoły podstawowej... Luis zaczęła przekonywać kler, że powinna rozwieść się z Robertem. Ale kler czuła strach, coś nie pozwalało jej odejść. Czuła się uzależniona, nie miała pracy ani wykształcenia. Nie miała nic, nie było jej stać na to, aby opłacić prawnika. Jej rodzina mieszkała w Kanadzie, mogła liczyć jedynie na przyjaciółkę, ale nie chciała być dla niej ciężarem. Poza tym bała się, co Robert zrobi, kiedy spróbuje odejść. Bała się, że skrzywdzi dziewczynki, więc trwała przy nim. Starała się spędzać jak najwięcej czasu z Nataszą i Tiną. Ale niezależnie od tego, jak bardzo próbowała go unikać, on zawsze stawał jej na drodze i wyładowywał na niej swoją złość. Natasza jako dziecko zamykała się w pokoju i starała się robić wszystko, aby nie słyszeć krzyków matki. Jako nastolatka coraz częściej stawała w jej obronie. Claire wydawała się krucha i bezbronna. Czasami, gdy dochodziło do szarpaniny, stawała pomiędzy matką a ojcem i próbowała ich rozdzielić. Najczęściej kończyło się to tak, że to ona stawała się celem Roberta. W 1983 roku, kiedy miała 14 lat, trafiła do szpitala. Ojciec i matka pokłócili się. Robert zaatakował Claire, a Natasza próbowała odciągnąć go od matki prosiła, aby przestał. Robert w przypływie złości popchnął ją na ścianę. Natasza złamała obojczyk i musiała jechać do szpitala, gdzie spędziła kolejne kilka tygodni. Robert powiedział, że jeśli ktokolwiek zapyta o to, co się stało, ma odpowiedzieć, że poślizgnęła się na mokrej podłodze, kiedy bawiła się w domu. Claire pojechała razem z nim i Nataszą do szpitala. Powiedziała córce tylko tyle, że ma robić to, co ojciec jej każe. Więc kiedy lekarze i pielęgniarki pytali, co się stało, odpowiadała, że poślizgnęła się na podłodze. Nie wiadomo, czy ktoś z pracowników szpitala miał jakieś podejrzenia. Robert potrafił być na tyle przekonujący, że osoby, które go nie znały, nie podejrzewały, że mógłby być agresywny. Nikt nie próbował dowiedzieć się, jakie warunki panują w domu i czy faktycznie był to tylko wypadek. Kiedy Natasza była w szpitalu, Claire skontaktowała się z prawnikiem. Chciała wnieść o rozwód, ale nie potrafiła tak po prostu odejść. Robert dowiedział się o tym, co planuje i groził, że jeśli się wyprowadzi, to zabije ją i dzieci. Powiedział, że nieważne jak daleko spróbuje uciec, on i tak zawsze ją znajdzie. Claire widziała, co zrobił Nataszy i nie chciała, aby znów ją skrzywdził, czy zrobił coś ich młodszej córce. Znów czuła się jak w potrzasku. Powiedziała przyjaciółce o tym, że chciałaby zostawić męża, ale strach ją paraliżuje. Jednak pojawiła się nadzieja, bo po tym jak Natasza wyszła ze szpitala, Robert oświadczył swojej żonie, że nie chce już z nią być. Nie brał pod uwagę rozwodu. Zamiast tego chciał separacji. Claire liczyła, że Robert zwiąże się z inną kobietą i może sam zasugeruje, że powinni wziąć rozwód. Nie dałby jej odejść to ona musiała czekać na właściwy moment, aż Robert porzuci rodzinę. W połowie 83 roku Claire i Robert podczas spotkania towarzyskiego powiedzieli swoim znajomym o separacji. Robert powiedział o tym też swoim współpracownikom, więc większość osób z ich środowiska wiedziała, że nie układa się między nimi. Pod koniec 83 Robert nie był już prezesem firmy. Nie wiadomo w jakich okolicznościach Rozstał się z pracodawcą, i dlaczego przestał tam pracować? Utrzymywał się z kilku źródeł. Nadal przechowywał większość pieniędzy, które wygrał w sądzie, oprócz tego, co miesiąc dostawał rentę i był właścicielem trzech domów, które wynajmował. Kupił je kilka lat wcześniej. On i Claire nadal spłacali kredyt na dom. Parę miesięcy po tym, jak ogłosili separację, Claire zaczęła pracować jako sekretarka. To była dla niej ogromna zmiana. Po wielu latach spędzonych w domu mogła codziennie wychodzić z domu, spotykać się z ludźmi, poczuła się wolna. Dopiero wtedy uświadomiła sobie, jak bardzo była uzależniona od Roberta. W pracy poznała wiele nowych osób. To sprawiło, że poczuła się silniejsza. Oddalała się od Roberta, chciałaby jak najszybciej ułożył sobie życie i by nie zależało mu na rodzinie. Wtedy czułaby się spokojniejsza. Robert nadal mieszkał z żoną i córkami we wspólnym domu, ale rzadko spędzał z nimi czas. Jego kontakt z Claire ograniczał się do rozmów dotyczących codziennych spraw. Uzgadniali kto odbierze dziewczynki ze szkoły i co planują zjeść na kolację. W tamtym czasie Robert zaczął chodzić sam na imprezy. Na jednym z przyjęć poznał kobietę, która od razu mu się spodobała. Sonia, imię zmienione. Miała 40 lat. Miała za sobą nieudane małżeństwo oraz najprawdopodobniej dwójkę dzieci. Jej starszy syn był w wieku nataszy, czyli chodził do szkoły średniej. Jeśli chodzi o Sonię, to znalazłam jedynie informację, że pochodziła z zamożnej rodziny lub dostała dużo pieniędzy po rozwodzie, bo mogła żyć wygodnie i nie musiała pracować. Mieszkała w sporym mieszkaniu niedaleko centrum Los Angeles z dziećmi. Między nią i Robertem szybko narodziło się płomienne uczucie. Sonia czuła się dokładnie tak jak kler, kiedy poznała Roberta. Potrafił zrobić na kimś dobre wrażenie, był ujmujący i miał w sobie coś, przez co Sonia chciała więcej i więcej. Była w nim zakochana, to było jasne. Nie była od niego uzależniona, tak jak jego żona, ale w krótkim czasie związała się z nim emocjonalnie i była skłonna zrobić dla niego wszystko. Robert nie myślał o rozwodzie. Nie chciał, aby Kler się usamodzielniła. Oficjalnie nadal mieszkał w domu, który lata wcześniej kupił skler. Tam trzymał większość swoich rzeczy, ale w tym domu w praktyce był jedynie gościem. Większość czasu spędzał w mieszkaniu Soni. Spał u niej i przyjeżdżał do Kler i córek, kiedy potrzebował coś zabrać z domu lub chciał zobaczyć się z dziećmi. W źródłach pojawia się informacja, że nawet po tym, jak zamieszkał z Sonią, spłacał kredyt za dom i dodatkowo co miesiąc przekazywał Claire kilkaset dolarów. Claire liczyła, że Robert zmieni zdanie i jednak zdecyduje się na rozwód. Dlatego tak bardzo zależało jej na tym, aby jego relacja z Sonią się rozwijała. Tylko w ten sposób mogła sprawić, że o niej zapomni. Mogło się zdawać, że ich kontakt się polepszył, przez parę miesięcy było lepiej. Robert skupiał całą uwagę na nowej partnerce. Po trzech latach od ogłoszenia rozstania czy też separacji pojawiły się problemy. Robert był z Sonią, ale formalnie był mężem Claire. Claire czuła, że wszystko zaczęło się układać. Czasami Robert zabierał młodszą córkę do mieszkania Sony na weekend. Nie był agresywny, nie kłócił się z nikim, zachowywał się jak inny człowiek. Starsza córka pary, Natasza, nie chciała spędzać czasu z ojcem. Miała do niego żal o to, jak traktował ją i matkę, i nie potrafiła mu wybaczyć. Widywali się tylko przy okazji, kiedy Robert przyjeżdżał do ich domu. Claire pracowała jako sekretarka w biurze nieruchomości i uczyła się, aby zostać agentką nieruchomości. Była zadowolona ze swojej pracy. Dzięki niej była niezależna finansowo i mogła spędzać więcej czasu z córkami aż któregoś dnia Robert stwierdził, że firma, w której pracuje jego żona, współpracuje z rządem i też pierze pieniądze. Nie było żadnych dowodów, które mogłyby o tym świadczyć, ale jakie to miało znaczenie? Robert był przekonany, że ma rację i znów zaczął popadać w paranoję. Mówił wszystkim, że mieszkańcy są oszukiwani przez władze miasta, że tylko on może temu zapobiec, zbierał dowody, budził się w nocy i zapisywał różne pomysły, co może zrobić. Próbował przekonać Kler, że jest oszukiwana i powinna jak najszybciej zmienić pracę, bo stanie się częścią tego zepsutego systemu, trochę jak w książkach Orwella. Kler widziała, że jej mąż znów popada w paranoję i obawiała się, że stanie się niebezpieczny. Obawiała się o bezpieczeństwo Nataszy i młodszej córki. Nie chciała dłużej trwać w tym małżeństwie, chciała ruszyć naprzód. Miała 45 lat i liczyła, że ułoży sobie życie na nowo. Może nawet kogoś pozna. W listopadzie 1986 roku, kiedy spotkała się z Luis swoją najlepszą przyjaciółką, oświadczyła, że podjęła decyzję. Zamierzała się rozwieść i była zdeterminowana, aby to zrobić. Nie chciała się wycofywać, nawet gdyby Robert jej groził. Przez ostatnie trzy lata oszczędzała pieniądze na prawnika, i w listopadzie tamtego roku znalazła prawniczkę, która miała ją reprezentować. Nazywała się Wiktoria Dum. Jej imię pojawi się jeszcze w tym podcaście. W połowie listopada Claire uzgodniła z nią wszystkie szczegóły i wpłaciła zaliczkę. Nie chciała zwlekać z rozwodem, ale kiedy Robert się o tym dowiedział, zgodziła się, aby dali sobie jeszcze pół roku. Chociaż obydwoje wiedzieli, że nie uda im się naprawić tego małżeństwa. Claire nie kochała już swojego męża, budził w niej niechęć, ale nie umiała go nienawidzić ze względu na córki. Chciałaby miały z nim kontakt. Przynajmniej ich młodsza córka, która nie doświadczyła przemocy. Jeśli chodzi o Nataszę, Claire dała jej wybór. Była niemal pełnoletnia i sama miała zdecydować, czy chce utrzymywać kontakt z ojcem. Nie chciała. Poza tym Robert właściwie mieszkał z Sonią i jej dziećmi. Jej syn poszedł nawet na bal z Nataszą i jak twierdzi Sonia, Robert nigdy nie był agresywny wobec niej czy jej dzieci. Ale ile w tym prawdy? 15 listopada, dwa dni po spotkaniu z prawniczką, Claire wykupiła polisę ubezpieczeniową na życie na kwotę 100 tysięcy dolarów. Pojawiają się takie spekulacje, że może przeczuwała, że coś się stanie i chciała zabezpieczyć swoje córki na wypadek, gdyby nagle zmarła. Tego samego dnia rozmawiała ze swoją przyjaciółką. Powiedziała, że boi się rozwodu i tego, co się z nim wiązało. Nie była w stanie przewidzieć reakcji Roberta. Powiedziała przyjaciółce, że Robert może chcieć się zemścić i może nawet będzie próbował ją zabić. Ale jak powiedziała, był na tyle sprytny, że zaplanowałby to tak, by wyglądało to na wypadek. Jeśli chodzi o zachowane dokumenty, to prawniczka Kler, czyli Wiktoria Dum, przechowywała umowę zawartą między Kler i jej mężem. Można znaleźć taki zapisek, że Claire złożyła pozew o rozwód w grudniu i rozprawa sądowa została wyznaczona na styczeń 1987 roku. Natomiast przez to, że Robert poprosił Claire, aby opóźnili proces rozwodowy, rozprawa została przeniesiona na sierpień 1987 roku. Robert argumentował to w ten sposób, że chciał założyć nową firmę, musiał dopełnić wszystkie formalności i nie chciał, aby tak ważna kwestia zaprzątała mu w tamtym czasie głowę. W tej umowie Robert zawarł nietypowe zapiski, na przykład, tutaj cytat: Nadal będę utrzymywać pewien rodzaj relacji ojciec-dziecko z tutaj imieniem najmłodszej córki jeśli wszyscy wyrażą taką wolę. Powstrzymam się od wrzeszczenia, wyśmiewania, a nawet rozmawiania z Nataszą. W oryginale Robert przekreślił resztę zdania i zapisał Odręcznie, ponieważ wszystkie moje komentarze są zawsze negatywne. Dalej kolejny zapisek nie będę groził, że wyrzucę ją z domu, gdy skończę osiemnaście lat. I kolejna odręczna notatka Roberta o treści powyższa nie jest przyznaniem się do żadnego złego traktowania, ale jest swojego rodzaju ugodą. Kolejne miesiące od stycznia do czerwca 1987 przebiegły całkiem spokojnie. Robert, tak jak wcześniej, rzadko rozmawiał z Nataszą, ale często widywał się z młodszą córką. Często ta córka spała w mieszkaniu Sony, dlatego że miała stamtąd bliżej do szkoły. Jeśli zaś chodzi o kontakt z Claire, to Robert często z nią rozmawiał przez telefon, bo musieli uzgadniać, które z nich odbierze córkę i u kogo ta młodsza córka będzie spała. Nadal powtarzał Claire, że jest to zamieszana w spisek, że. Że agencja nieruchomości współpracuje z rządem, i chcą ją oszukać, lub nawet zmuszą ją do tego, aby uczestniczyła w praniu pieniędzy. Claire widziała, że z Robertem nie jest najlepiej, ale przez to, że mężczyzna już z nią nie mieszkał, nie odczuwała tego tak jak wcześniej. Powtarzała w rozmowach ze swoją przyjaciółką, że musi poczekać do sierpnia rozwód zostanie sfinalizowany i będzie mogła odciąć się od Roberta. Być może nawet wystąpi o wydanie zakazu zbliżania się. Przenosimy się do dnia, przez który ten podcast powstał. 22 lipca 1987 roku o godzinie czwartej nad ranem kierowca, który jechał w pobliżu Taxford Street w San Valley w Los Angeles, zauważył samochód stojący na poboczu. Wciąż było ciemno, ale w świetle lamp kierowca zauważył, że samochód uderzył w słup energetyczny. Był to czarny sedan z 71 roku. Wytłumaczenie mogło być proste. Ktoś wracał z imprezy po alkoholu i stracił panowanie nad pojazdem, lub stracił przytomność w trakcie jazdy. Kierowca od razu wysiadł z samochodu i pobiegł w stronę tego czarnego Cadillac'a podbiegł od strony kierowcy. Maska była strzaskana, więc na początku założył, że w środku jest tylko jedna osoba, ta na miejscu kierowcy. Jednak, kiedy się przesunął i zajrzał w głąb samochodu, odkrył, że na miejscu pasażera, tuż obok kierowcy, siedzi druga osoba. Na miejscu kierowcy siedziała kobieta. Była nieprzytomna. Rany były tak rozległe, że kierowca nie był w stanie nawet rozpoznać jej twarzy. Była nieprzytomna, i kierowca nie wyczuł pulsu. Jej ciało utknęło między kierownicą a deską rozdzielczą, tak jakby zsunęła się na fotelu w momencie uderzenia. Pasażerka, która znajdowała się obok, miała mniej rozległe rany. Co chwilę traciła przytomność. Jęczała z bólu, ale oddychała, żyła. Drzwi były zablokowane, i kierowca nie był w stanie wydobyć jej ciała nie otwierając drzwi. Spod maski zaczął unosić się dym. Kierowca założył, że w momencie uderzenia wszystko co znajdowało się pod maską zostało wręcz roztrzaskane i z tego powodu w każdej chwili może dojść do eksplozji. Więc pobiegł do najbliższego domu, by użyć telefonu i wezwać pomoc. Kilkanaście minut później na miejsce przybyli ratownicy oraz policjanci. Z pozoru wyglądało to dokładnie tak, jak opisał kierowca. Wypadek: samochód zboczył z drogi i uderzył w drewniany słup energetyczny. Drzwi od strony kierowcy były otwarte, brakowało części deski rozdzielczej oraz, oraz radia, jednak te elementy mogły zostać zdemontowane przed wypadkiem, czuć było bardzo silny zapach paliwa. Trzeba było więc działać szybko. Druga kobieta, która znajdowała się w samochodzie, żyła. Jeśli samochód by eksplodował, to nie udałoby się jej uratować. Jednak ratownik medyczny zauważył coś nietypowego. Widział setki takich przypadków. W wielu przypadkach widział dym zbierający się pod maską, znał ten zapach, ale dym wydawał się zbyt gęsty, a zapach zbyt silny, więc zajrzał pod spód i wtedy zdał sobie sprawę z tego, że to nie był wypadek. Z samochodu zbisał kawałek kliny. Talina biegła do kanistra, na jej końcu zamontowano metalowy element, i osoba, która to zrobiła, przed ucieczką z miejsca zdarzenia podpaliła sznur. Sznur powoli się wypalał, płomień zbliżał się do kanistra, z którego wyciekało paliwo, i wystarczyło jeszcze kilkanaście minut, może trochę więcej, a doszłoby do eksplozji. Ktoś skonstruował Prostą bombę. Sznur pełnił rolę knota. Oprócz tego, w środku samochodu znaleziono kałużę paliwa. Przy fotelu kierowcy leżała pusta butelka po whisky. Jednak ta butelka nie pachniała alkoholem, a paliwem. Ubrania obu kobiet były przemoczone. Ale nie była to woda, a benzyna. Już na pierwszy rzut oka ratownik medyczny wiedział, że ktoś upozorował wypadek. Nawet początkująca osoba była w stanie stwierdzić, że obrażenia nie pokrywają się z uszkodzeniami samochodu. W środku nic nie zostało uszkodzone. Dosłownie nic. Na szybie po wewnętrznej stronie z przodu znaleziono rozpryski krwi. Tak samo krew znaleziono na skrzyni biegów i fotelu kierowcy oraz pasażera. A skoro nic nie zostało uszkodzone, to pojawia się taka myśl, że może kobieta kierująca pojazdem, Uderzyła twarzą o kierownicę w momencie uderzenia. Ale na kierownicy nie było śladów krwi ani odcisków palców więc kto prowadził? Kobieta, która siedziała na miejscu pasażera, miała zasłonięte oczy. Był to wycinek materiału przypominający skórzany pasek, który został zawiązany na obu końcach, tak jak opaska na oczy. Samochód mógł w każdej chwili eksplodować, więc należało działać jak najszybciej. W pół do piątej nad ranem, czyli pół godziny po tym jak znaleziono samochód, stwierdzono zgon kobiety, która siedziała na miejscu kierowcy. A ponieważ ta druga kobieta żyła, ratownicy próbowali wydostać najpierw tę kobietę z samochodu. Ta kobieta doznała urazu głowy. A skoro nie był to wypadek, to trudno było ocenić, jak rozległe były rany. Założono jej kołnierz, a następnie ratownicy z pomocą policjantów wydobyli ją z samochodu i przewieźli do szpitala. Z ubrań kobiety kapała ciecz. Była to benzyna. Pachniała tak charakterystycznie, że nie dało się tego z czymkolwiek innym pomylić. Kobieta, kiedy wieziono ją do szpitala, na zmianę traciła i odzyskiwała przytomność. Ratownicy chcieli dowiedzieć się, co się stało. Oprócz sprawcy, była jedyną osobą, która mogła coś wiedzieć, więc zapytano ją o to, czy cokolwiek pamięta. Na to ta kobieta odpowiedziała tylko: Patty. Kobietą, którą znaleziono w samochodzie w Kadillaku z 71 roku, na miejscu pasażera, była Claire Pirnock. Została zidentyfikowana dopiero później na podstawie dokumentacji medycznej ponieważ jej twarz była niemożliwa do rozpoznania. Osobą, która została przewieziona do szpitala, była jej siedemnastoletnia córka. Natasza była w bardzo złym stanie. Nie pamiętała, co się stało. Na zmianę odzyskiwała i traciła przytomność i powiedziała imię swojej przyjaciółki, Patty. Patty widziała ją krótko przed wypadkiem i mogła wiedzieć, co się stało. Detektywi przydzieleni do tej sprawy, tak jak ratownik, od początku mieli pewność, że to nie był wypadek. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w słup energetyczny. Tak to wyglądało na pierwszy rzut oka. Ale uszkodzona została jedynie przednia część samochodu. Żadna szyba nie została uszkodzona. W środku nic nie zostało uszkodzone. Ktoś zdemontował wcześniej poduszkę, która miała się otworzyć w takiej sytuacji. Oprócz tego obrażenia dwóch ofiar nie pokrywały się z uszkodzeniami samochodu. Na kierownicy nie było żadnych odcisków palców. Nawet Kler, która siedziała na miejscu kierowcy. Butelka połyski, którą znaleziono przy fotelu kierowcy, pachniała benzyną. Znaleziono na niej krwawe odciski palców, które należały do Kler. Ubrania były przesiąknięte benzyną, ale najważniejszym dowodem było to, że ktoś skonstruował bombę. Ostatecznie nie doszło do eksplozji, ponieważ lina wypaliła się. Ale płomień nie dosięgnął kanistra. W samochodzie, oprócz butelki po alkoholu, znaleziono też torebkę, a w niej dokumenty należące do Claire Pirnok. Claire przeszła operację, ale wszystko wskazywało na to, że wróci do zdrowia. Miała być całkowicie sprawna i być może pamiętała, co się stało. Wykonano badania toksykologiczne, które wykazały wysoki poziom alkoholu we krwi. Oraz obecność narkotyków. Pracownicy szpitala, którzy będą się później wypowiadać podczas procesu, powiedzą, że przez to, że nie widzieli wypadku i nie znali wszystkich szczegółów, pomyśleli, że był to typowy wypadek, do którego doszło, przez to, że kierowca był pijany. Jeszcze tego samego dnia Natasza odzyskała przytomność. Detektyw pojechał do szpitala, aby z nią porozmawiać. Natasza była w złym stanie i nie potrafiła pozbierać się po tym, co się stało. Też nie rozumiała do końca, co się stało. Miała w głowie jedynie jakieś przebłyski co pewien czas wracały do niej inne, nowe wspomnienia. Ale oczami wyobraźni widziała jedynie strzępki i nie potrafiła poskładać tego w całość i opowiedzieć od początku do końca. Co wydarzyło się tamtej nocy, parę godzin przed tym, jak znaleziono ją i jej matkę w samochodzie podano jej leki uspokajające oraz leki przeciwbólowe. Podczas rozmowy z detektywem powiedziała, że wieczorem wróciła do domu rodzinnego. Natasza chciała wziąć coś z domu, odświeżyć się po całym dniu pracy. Patty początkowo chciała wejść razem z nią do domu, ale kiedy zobaczyła samochód jej ojca na podjeździe przed domem, zmieniła zdanie. Były umówione na później. Chciały spotkać się ze znajomymi w klubie albo barze. Ustaliły, że Patty przyjedzie po Nataszę później. Natasza nic więcej nie pamiętała. Pod koniec rozmowy z detektywem powiedziała musicie poszukać mojego ojca. Parę godzin później znów rozmawiała z detektywem. Przypomniało jej się coś jeszcze. Weszła do domu i skierowała się od razu w stronę kuchni. Chciała najpierw coś zjeść. Po chwili jej ojciec pojawił się w kuchni. Zaczął zadawać jej pytania. Dopytywał, kiedy się wyprowadzi, narzekał, że musi płacić większe rachunki, przez to, że nadal z nimi mieszka. Doszło do kłótni, Robert zaczął dusić swoją córkę, i w tym momencie wspomnienia się rozmywały. Robert jako pierwszy skontaktował się z detektywami. Powiedział, że jego sąsiedzi powiedzieli mu, że Claire i Natasza miały wypadek. Opowiedział detektywom zupełnie inną wersję niż tę, którą przekazała Natasza. Powiedział, że wieczorem, 21 lipca, przyjechał do domu, w którym na stałe mieszkała Kler z córkami. Umówili się wcześniej, że pomaluje płot. I kiedy pracował w ogrodzie, Kler i Natasza piły drinki. Mężczyzna powiedział detektywom, że nie jest w stanie stwierdzić, ile dokładnie Natasza i Kler wypiły. Były kompletnie pijane. I kiedy nadal pracował w ogródku. Claire oświadczyła, że ona i Natasza chcą gdzieś jechać. Wsiadły do czarnego Cadillaca, którego właścicielem był Robert i gdzieś pojechały. Nie wiedział, co działo się później. Nie był w stanie ich namierzyć, więc zamknął ze za sobą drzwi i wrócił do mieszkania Soni, swojej partnerki. Detektywi powiedzieli, że chcieliby, aby przyszedł na komisariat i złożył zeznania. Robert obiecał, że przyjedzie, ale nigdy się nie pojawił. Kiedy ponownie przeszukiwano samochód, znaleziono linę przywiązaną od spodu do tyłu samochodu, taką jaka jest używana do holowania. Robert był umówiony z detektywami, ale nie pojawił się na komisariacie, więc detektywi pojechali do mieszkania Soni, gdzie jak sądzili, mogli spotkać Roberta. Sonia powiedziała, że nie jest w stanie uwierzyć, że Robert byłby skłonny skrzywdzić swoją żonę i córkę. Powtórzyła dokładnie to, co Robert przekazał detektywom. Czyli pracował w ogrodzie, w pewnym momencie Claire zabrała jego samochód i doszło do wypadku. Detektywi nalegali, aby mimo wszystko Robert porozmawiał z nimi, i kolejnego dnia otrzymali pismo od adwokata Roberta. Mężczyzna napisał, że nie jest w to zamieszany i nie może składać żadnych zeznań ani nawet z nimi rozmawiać, ponieważ pracuje jako informator. W dokumencie wysłanym przez adwokata napisał, że obawia się, że zostanie zamordowany i policja może współpracować z rządem, chcąc się go pozbyć. Zasugerował też, że może kler nie zginęła na skutek wypadku, a zginęła dlatego, że ktoś, ktoś chciał się jego pozbyć i to on był celem. Kolejnego dnia śledczy ponownie przyjechali do szpitala, aby porozmawiać z Nataszą. Jej stan się poprawił. Pamiętała znacznie więcej niż pierwszego dnia. Powiedziała, że przypomniała sobie jeszcze więcej szczegółów. Zaczęła kłócić się z ojcem w kuchni, Robert zaczął na nią krzyczeć i w pewnym momencie ją zaatakował. Chwycił ją za szyję i przeciągnął do sypialni. Rzucił ją na łóżko i odciął dopływ powietrza. Po kilku minutach puścił i powiedział by poczekała chwilę, ponieważ coś wcześniej przygotował. Natasza bała się, że jeśli wykona jeden niewłaściwy ruch, jej ojciec ją zabije. Nie wiedziała do czego był zdolny. Kiedy miała 14 lat, złamał jej obojczyk. Teraz zaczął ją dusić. Ryzyko było zbyt duże, poza tym była przerażona i obolała, więc czekała. Gdy po chwili wrócił, miał przy sobie kajdanki, linę i czarną torbę, a w ręce trzymał pistolet. Powiedział, że musi zrobić to, co jej każe. W przeciwnym razie ją zabije. Związał jej ręce używając do tego linki i aby upewnić się, że się nie wydostanie, spiął jej ręce używając kajdanek. Gdy ją związywał, Natasza zapytała, czy zamierza ją zabić. Na co Robert odpowiedział krótko tak. Gdy już ją związał, sięgnął po coś, co Natasza. Uznała za czarną torbę, ale w rzeczywistości była to maska z wyciętym otworem na usta. Robert założył tę maskę córce na głowę, włożył jej do ust rurkę i przez nią przez kolejne kilka godzin wlewał alkohol. Początkowo Natasza próbowała wypluć alkohol, ale Robert przytrzymywał ją mocno i bił ją, gdy mu się sprzeciwiała. Przez te kilka godzin Radio było przez cały czas włączone, i tylko na tej podstawie Natasza mogła wiedzieć, ile upłynęło czasu. Robert wmusił w nią tak dużo alkoholu, że po jakimś czasie zaczęła na zmianę tracić i odzyskiwać przytomność. A po kilku godzinach przez niemal cały czas była nieprzytomna i tylko momentami odzyskiwała przytomność na kilka, maksymalnie kilkanaście sekund. W pewnym momencie obudziła się na kilka minut. Było ciemno. Nie wiedziała, która była godzina. Musiało być już późno. Robert wszedł do pokoju i powiedział, że bez względu na to, co się dzieje, ma nic nie mówić. Natasza pomyślała, że to pewnie Patti, jej przyjaciółka, przyjechała po nią. W końcu planowały razem pojechać tamtej nocy do klubu. I nie myliła się. Patti zjawiła się pod domem. Chciała odebrać Nataszę. Pukała do drzwi, ale nikt nie otwierał. Widziała, że przed domem nadal stoją dwa samochody, ten należący do Claire i ten, którego właścicielem był Robert. Wszystkie światła były wyłączone, nie słychać było żadnych dźwięków, więc nawet nie była w stanie stwierdzić, czy ktoś jest w środku. Mogła wejść do środka. Wiedziała, gdzie Claire i Natasza trzymają zapasowy klucz. Ale nie chciała tego robić. Pomyślała, że skoro samochód Roberta stoi na podjeździe, to mężczyzna pewnie jest w domu. Wiedziała, że jest niebezpieczny. Natasza opowiadała jej różne historie z dzieciństwa. A jej przyjaciółka nie chciała stać się jego celem. Więc wróciła do samochodu i odjechała. Natasza miała nadzieję, że Patty chociaż wezwie policję. Ale Patty tego nie zrobiła. Za drugim razem, kiedy Natasza odzyskała przytomność, usłyszała... Uderzenie. Brzmiało to tak, jakby coś uderzyło o ścianę albo o drzwi. Wtedy nie wiedziała, co się stało. Zresztą była pod wpływem alkoholu. I jedynie na kilka chwil odzyskiwała świadomość. Dopiero z perspektywy czasu nabierze pewności, że wtedy, kiedy obudziła się po raz drugi, słyszała, jak ciało jej matki uderza o ścianę. Wróciło do niej kolejne wspomnienie, kiedy jeszcze była w szpitalu. Pamiętała, że kiedy rozmawiała po raz ostatni z ojcem, wtedy w kuchni, Robert powiedział jej, że chce poprosić, Claire, tak to nazwał, aby coś podpisała. Najprawdopodobniej było to związane z rozwodem. Natasza znała swoją matkę i rozmawiała z nią wielokrotnie o tej sytuacji. Claire zdawała sobie sprawę z zagrożenia, ale jednocześnie była pewna, że nie chce się wycofywać, nie zamierzała odpuścić. Nawet gdyby Robert jej groził. I Natasza wiedziała, że gdyby Robert próbował zmusić Claire do podpisania czegoś, jej matka na pewno by się na to nie zgodziła. Lub może Claire odkryła, że jej córka znajduje się w pokoju obok i Robert ją zaatakował i próbowała jej pomóc. Jak było naprawdę, tego nigdy się nie dowiemy. Natasza po raz kolejny obudziła się już będąc w samochodzie. Kiedy otworzyła oczy, Zauważyła, że siedzi na tylnym siedzeniu. Na miejscu kierowcy już ktoś siedział, ale nie była w stanie rozpoznać twarzy tej osoby. Obok niej ktoś siedział, ale też nie wiedziała, kim jest ta osoba. Była w takim stanie, że nie rozpoznała swojej własnej matki, która siedziała obok niej na tylnym siedzeniu. Nataszy zdawało się, że jechali kilka, maksymalnie kilkanaście minut. W pewnym momencie kierowca zatrzymał się. Wysiadł i słyszała takie dźwięki, jakby coś robił pod samochodem. Po chwili podszedł do samochodu i przeniósł Nataszę na miejsce pasażera tuż obok kierowcy. Obraz się rozmazywał i Natasza nadal nie widziała jego twarzy. Potem straciła przytomność i po raz kolejny obudziła się w szpitalu. Szybko zdała sobie sprawę z tego, że jej matka nie żyje. Nie wiedziała, kto inny mógłby siedzieć na miejscu obok. A gdy próbowała dopytać, czy z jej matką wszystko w porządku, lekarze nie chcieli udzielić informacji. Natasza, będąc w szpitalu, powiedziała śledczym, że obawia się o swoje życie i że gdy jej ojciec dowie się o tym, że przeżyła wypadek, może przyjść do szpitala i próbować znów ją zabić. Więc przed wejściem szpitala i przed salą znajdowali się funkcjonariusze. Przez całą dobę. Zeznania Nataszy pokrywały się z tym, co znaleziono w domu rodzinnym. Na ścianach, na podłodze i meblach znaleziono rozpryski krwi. Znaleziono też maskę z wyciętym otworem na usta i rurkę, dokładnie takie, jak opisała Natasza. Znaleziono też metalowy element oraz linę, te same, które zostały użyte do zamontowania pod samochodem. W domu rodzinnym znaleziono też Setki stron notatek. Większość z nich była chaotyczna. Ktoś zapisał jakieś teorie spiskowe, swoje podejrzenia. Niektóre zapiski nie miały żadnego sensu. Parę dni po wypadku przeprowadzono sekcję zwłok. Potwierdzono to, co zakładali śledczy. Claire nie zmarła na skutek wypadku. Została uderzona w głowę ciężkim, tępym narzędziem. Sprawca zaatakował z brutalnością. Jej twarz była zmasakrowana. To chyba najodpowiedniejsze słowo, jakiego można tutaj użyć. Nie można było dostrzec nosa, innych elementów twarzy, nie można było nawet rozpoznać jej. Tak jak w przypadku Nataszy, w jej krwi obecne było wysokie stężenie alkoholu oraz narkotyków. W trakcie śledztwa detektywi doszli do wniosku, że sprawca zaplanował inaczej ten wypadek miał on uderzyć w ścianę. W takim przypadku ryzyko, że dojdzie do eksplozji, było znacznie większe. Jednak kiedy umieścił ciało Kler za kierownicą, to ciało zaczęło się zsuwać po fotelu i opadło na kierownicę. Pojazd skręcił i zamiast w ścianę uderzył w słup energetyczny, co spowodowało znacznie mniejsze uszkodzenia samochodu. Kler, w momencie kiedy sprawca umieścił ją na fotelu kierowcy, już prawdopodobnie nie żyła. Ale dzięki temu, że. Samochód skręcił, Nataszy udało się uratować życie. W początkowym etapie śledztwa ze śladczymi skontaktowała się Wiktoria Dum. Prawniczka, Claire, przekazała wszystkie dokumenty, które znalazła. W listopadzie i grudniu Claire kontaktowała się z nią, zamierzała wziąć rozwód ze swoim mężem. Rozprawa została zaplanowana na styczeń 87, ale ze względu na to, że Robert... Nalegał na odroczenie rozprawy, została ona przeniesiona na inny termin, a mianowicie na sierpień 87. 22 lipca doszło do wypadku, nieco ponad tydzień przed planowaną rozprawą. Potem na jaw wychodziły kolejne sekrety: to, że Natasza trafiła do szpitala ze złamanym obojczykiem, to, że Robert stosował przemoc wobec swojej żony i swojej starszej córki. I nawet to, że Claire powiedziała swojej najlepszej przyjaciółce, że Robert może planować wypadek samochodowy. Niedługo później ze śledczymi skontaktowała się Sonia, czyli partnerka Roberta. Powiedziała, że początkowo chciała bronić swojego partnera, wierzyła w to, że jest niewinny i chciała mu pomóc, a nawet przez pewien czas wierzyła w to, że policja jest skorumpowana i że tak naprawdę planuje jego zabójstwo. Sonia powiedziała, że chociaż początkowo twierdziła, że Robert spędził z nią całą noc, wcześniej owszem był w domu rodzinnym z Kler i Nataszą, ale wieczorem wrócił i spał z nią, a potem rano gdzieś pojechał, to tak naprawdę złożyła fałszywe zeznania i Robert nie spędził z nią tego wieczoru. Wrócił dopiero następnego dnia po południu, w noc, kiedy doszło do wypadku. Robert zachowywał się inaczej niż zwykle. On i Sonia byli od czterech lat razem i, jak twierdziła kobieta, jej partner tylko raz od tamtej pory spał w domu, który dzielił z Claire. Spał tam tylko dlatego, że Claire gdzieś pojechała, a on chciał zostać z młodszą córką na noc. Ale tamtej nocy ta młodsza córka, Roberta i Claire, spała w mieszkaniu Soni. Więc co Robert robił w tamtym domu? To było najważniejsze pytanie. Parę godzin po tym jak odkryto, że doszło do wypadku, tak to nazwijmy, Robert zjawił się w banku i chciał wypłacić wszystkie swoje środki z konta bankowego, także z tych kont, które należały i do niego, i do Claire. Próbował je zamknąć, jednak bank potrzebował również podpisu drugiego właściciela. Wkrótce przeszukano też mieszkanie Sony i odkryto kolejne dowody, które kobieta pomagała ukryć swojemu partnerowi. Znaleziono między innymi polisę ubezpieczeniową na życie Kler oraz kolejne zapiski z teoriami spiskowymi ze sposobami jak walczyć z władzami miasta. Jednym słowem znaleziono notatki Roberta. Ponieważ pojawiły się obawy o bezpieczeństwo młodszej córki Roberta i Kler, dziewczynka została odebrana Soń, u której do tej pory mieszkała i została umieszczona w rodzinie zastępczej. Później po procesie prawa do opieki Uzyskają członkowie rodziny od strony Kler. Jednak trzeba było załatwić wszystkie formalności, a członkowie rodziny mieszkali w innym państwie, bo w Kanadzie. W pewnym momencie, kiedy trwało śledztwo, po tym jak śledczy przeszukali mieszkanie Sony, Robert zniknął. Jego samochód znaleziono na parkingu przy lotnisku, przeszukano go i znaleziono pistolet. Dokładnie taki, jak opisała Natasza a w bagażniku kolejne notatki, dziesiątki kartek trudno było to zliczyć. Natasza została wypisana ze szpitala i zamieszkała na jakiś czas nawet nie ze znajomymi, ale z rodziną swojego znajomego, ponieważ tak bardzo obawiała się, że Robert ją znajdzie. I miała rację. Robert potajemnie wynajął prywatnego detektywa, namierzył swoją córkę mieszkającą na obrzeżach Los Angeles. I zaczął obserwować dom, w którym mieszkała. Dom naprzeciwko został wystawiony na sprzedaż, i właściciel tego domu, kiedy oprowadzał jednego z potencjalnych klientów, zauważył, że klient nie jest zainteresowany domem, tylko obserwuje dom znajdujący się naprzeciwko. Był to Robert. Sonia twierdziła, że nie wie, gdzie Robert obecnie się ukrywa, ale śledczy podejrzewali, że nadal mu pomaga. Aresztowano ją. I oskarżono o utrudnianie śledztwa. Przeniesiono ją do aresztu, i po spędzeniu jakiegoś czasu w areszcie, Sonia skontaktowała się ze śledczymi i powiedziała, że powie cokolwiek, tylko żeby wypuszczono ją z więzienia. Przyznała, że po tym jak Robert uciekł, spotkała się z nim ponownie. Dowiedziała się wtedy i zobaczyła na własne oczy, że Robert udał się do chirurga plastycznego i poddał się kilku operacjom. Które zmieniały kształt twarzy. Chciał zmienić swój wygląd i uciec z kraju, licząc, że nigdy nie zostanie złapany. We wrześniu Robert ponownie skontaktował się z Sonią, powiedział, gdzie się znajduje i Sonia od razu przekazała te informacje śledczym. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna został aresztowany i oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia, czyli zabójstwo Claire Pirnock, oraz o usiłowanie zabójstwa. Parę tygodni później ze śledczymi skontaktował się współwięzień Roberta, który powiedział, że mężczyzna oferował mu pieniądze w zamian za zabicie dwóch osób. Podał nazwiska. Współwięzień miał zabić jego córkę, Nataszę, oraz Wiktorię Dum, prawniczkę jego żony. Współwięzień w zamian za złagodzenie wyroku zgodził się współpracować ze śledczymi. Nagrano jego rozmowę z Robertem. I postawiono mu kolejne zarzuty. W trakcie pierwszej rozprawy Robert zwolnił swojego pierwszego prawnika, następnie zatrudnił kolejnego i kolejnego, łącznie było ich sześciu. Ale jeszcze podczas tego pierwszego procesu Robert zaatakował prokuratora, próbował go udusić, przez co został usunięty z sali sądowej. Ze względu na liczne problemy mężczyzna stanął przed sądem dopiero w październiku 1991 roku, czyli 4 lata po zabójstwie. Rok wcześniej, w 1990, pozwał Wiktorię Dum, prawniczkę swojej żony, ponieważ Wiktoria przez cały ten czas współpracowała z rodziną Claire, w tym z jej krewnymi mieszkającymi w Kanadzie oraz z jej córką Nataszą. Udało jej się zamrozić prawie wszystkie pieniądze Roberta, przez co przez co nie miał on środków, aby opłacić prawników. Podczas rozprawy ujawniono, że Robert planował uciec do Australii. W pokoju hotelowym znaleziono między innymi 20 tysięcy dolarów oraz jakieś ulotki o Australii. Podczas procesu w 91 prawnikiem Roberta był jego pierwszy prawnik o nazwisku Green. Został on kilkukrotnie zwolniony i zatrudniony ponownie, ale mimo wszystko chciał reprezentować Roberta, Radził mu, aby nie wypowiadał się na sali sądowej. Wiedział, jaki ma temperament, wiedział, jaki jest nerwowy, i w takich przypadkach osoba oskarżona często nie wypowiada się przed sądem, ponieważ to, w jaki sposób się zachowa, czy co powie, może negatywnie wpłynąć na decyzję członków ławy przysięgłych. Robert, mimo wszystko, chciał opowiedzieć swoją wersję wydarzeń. Powiedział, że ktoś wrobił go w zabójstwo, że tak naprawdę Władze miasta planowały go zabić i że jest niewinny. W trakcie rozprawy kilkukrotnie stracił nad sobą panowanie, w związku z czym został na chwilę usunięty z sali sądowej. Wrócił dopiero na odczytywanie wyroku, i wtedy sędzia nakazał skłuć mu ręce za plecami i zakleić usta taśmą klejącą, ponieważ Robert krzyczał tak głośno, że nie można było nic powiedzieć. Jeśli chodzi o tę sprawę, to jest raczej mało zdjęć. Ale najpopularniejsze zdjęcie, kiedy wpiszecie imię i nazwisko Robert Pirnok, to właśnie zdjęcie z sali sądowej. Ono się teraz pojawi. Widać na nim Roberta, który położył głowę na stole, ma ręce skute za plecami i ma na ustach taśmę klejącą. Ale to nie jest mały skrawek, tylko ta taśma została kilkukrotnie obklejona wokół jego głowy. Ława przysięgłych potrzebowała tylko chwilę, aby ogłosić wyrok, winny. Robert został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Został osobno skazany za zabójstwo pierwszego stopnia, za usiłowanie zabójstwa oraz za przestępstwa, których dopuścił się, będąc w więzieniu czyli usiłowanie zabójstwa swojej córki Nataszy i Wiktorii Dum. Sędzia powiedział, że zostanie umieszczony w najniebezpieczniejszym i najbardziej odizolowanym więzieniu, jakie znajdowało się w Kalifornii. Po procesie odkryto, że Robert znów zatrudnił prywatnego detektywa i sporządził listę, na której byli wszyscy członkowie ławy przysięgłych, a ten detektyw miał znaleźć ich adresy, członków ich rodziny i prawdopodobnie Robert chciał ich zastraszyć, a potem zemścić się za ten wyrok. Parę lat później Natasza pozwała swojego ojca. Był to pozew cywilny, więc różnił się od karnego tym, że gdyby Robert został uznany za winnego. To nie zostałby skazany na karę pozbawienia wolności, a musiałby wypłacić odszkodowanie. Został uznany za winnego i sąd nakazał mu wypłacić 11 milionów dolarów odszkodowania dla Nataszy. Ze względu na to, że Robert próbował najpierw, będąc w więzieniu, zabić swoją córkę i prawniczkę swojej żony, która współpracowała z policją, i później, po procesie, próbował Dotrzeć do członków ławy przysięgłych, wiele osób zamieszanych w tę sprawę zmieniło imiona i nazwiska. Louise zmieniła nazwisko przyjaciółka Nataszy i najprawdopodobniej imię młodszej córki również zostało zmienione. Nikt z rodziny nie chciał kontaktować się z mediami, ponieważ oznaczało to ryzyko, że Robert lub ktoś zatrudniony przez Roberta dotrze do ich adresów, ich danych. Osoby, które obawiały się o swoje życie, które przez wiele lat po ogłoszeniu wyroku oglądały się za ramię, spodziewając się ataków każdej chwili, poczuły spokój dopiero w 2021 roku, kiedy Robert zmarł w więzieniu. Miał 83 lata. Docieramy do końca tego podcastu. To wszystkie materiały, które znalazłam na temat tej sprawy. Jest ona tragiczna. W końcu, kobieta, która. Chciała opuścić przemocowego męża, straciła życie. Ale jednocześnie pokazuje, jaką determinację miała w sobie Kler, i pomimo tego, że zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa, nie zamierzała się wycofywać, bo wolność była dla niej ważniejsza. Jeśli chodzi o zachowanie osób trzecich, o zachowania osób, które o tym wiedziały, można by było dyskutować godzinami. Na samym końcu jeszcze taka mała prośba do Was. Zgłosiła się do mnie osoba słuchająca moich podcastów. Założono zbiórkę na dom tymczasowy dla małych kociaków, i jeśli ktoś chciałby wesprzeć chociażby małą kwotą, to byłaby ogromna pomoc, a zdaję sobie sprawę z tego, ile osób słucha tego podcastu. Więc nawet gdyby chociaż co druga osoba wpłaciła kilka złotych, to. Te pieniądze udałoby się zebrać w jeden dzień. Link do zbiórki umieszczę w przypiętym komentarzu pod tym filmem, więc to jest taka moja prośba do Was. Nie mam opcji wspierania tego kanału, nie mam Patroneta, i w takich sytuacjach to może być forma wspierania tego kanału. Także dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. My słyszymy się jak zawsze przy okazji kolejnego podcastu. I trzymajcie się.